Większość sprzedawanych na świecie książek została napisana przez kilku najbardziej znanych autorów. Większość kontraktów reklamowych trafia do najpopularniejszych sportowców. To coraz bardziej wyraźny obraz społeczeństwa gwiazd, w którym zwycięzca bierze wszystko, a przegrany gasi światło. Ekonomia szczęścia by Piotr Michoń Czyta Jacek Kaczmarski. Gdy zwycięzca bierze wszystko, czyli dlaczego ludzie kochają słoneczniki Van Gogha. Odwiedziłem muzeum Van Gogha, kolejka do kasy. Tłum zwiedzających rozrzedza się na kolejnych piętrach, z jednym wyjątkiem. Przed słonecznikami stężenie dwutlenku węgla wzrasta proporcjonalnie do liczby rozdziawionych gęb. Powietrze drży od nabożnego skupienia podczas słuchania przewodnika w wersji audio. Nachodzi mnie pytanie czy słoneczniki są tak wyjątkowo olśniewające, tak szczególne, tak bardzo niezwykłe, że pozostawiają wszystkie inne dzieła rudego Vincenta bez ucha w tyle? A może są po prostu znane dlatego, że są znane? Widziane na tysiącach reprodukcji przyćmiewają inne obrazy, monopolizują atencje, wdrukowują się w umysły ludzi tworzących tłum adoratorów. Przyjmijmy, że rzeczywiście są bardziej niezwykłe niż wszystko inne, co wisi w Van Gogh Museum. Czy to jednak usprawiedliwia nieproporcjonalnie wielki poziom zainteresowania i uwagi, jakie okazują im zwiedzający? Słoneczniki Van Goga, Mona Lisa da Vinci, krzyk Munka, dziewczyna z perłą Vermeera czy pocałunek Klimta. Sądzę, że niewiele osób umiałoby szybko wymienić więcej niż dziesięć słynnych obrazów. Te dzieła to zwycięzcy w gospodarce supergwiazd, jak pisał o tym Sherwin Rosen. Robert Frank używa określenia: rynek, w którym zwycięzca bierze wszystko. Z kolei Robert Merton ukuł termin efekt Mateusza, do którego nazwy w Polsce dodaje się świętego, a która to nazwa nawiązuje do słów Jezusa cytowanych przez ewangelistę Mateusza. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma. Temu zabiorą również to, co ma. Wyobraź sobie, że ubiegasz się o pracę, awans, kontrakt i przegrywasz, bo ktoś był odrobinę lepszy. Nieważne, ile pracy włożyłeś, jakie posiadasz umiejętności i wiedzę, przegrywasz i zostajesz z niczym. Ktoś wygrywa i bierze całość. To jest właśnie świat, o którym pisali Rosen, Merton czy Frank. Wystarczy niewielka różnica między konkurentami, by jeden z nich zyskał wiele, a drugi nie miał nic. W czasach, gdy taszczyłem książki w Tornistrze, dzieci chciały być lekarzami, weterynarzami, strażakami, architektami, ale też gwiazdami roka, aktorami czy sportowcami. Okej, okay, pamiętam też jednego, który planował zostać księdzem. Dziś, przynajmniej tak mówią badania, połowa nastolatek chciałaby prowadzić kanał w mediach społecznościowych. Łatwa kasa, fajna zabawa. Tymczasem blogowanie czy streamowanie to typowy przykład rynku, w którym zwycięzca bierze wszystko. Raport o zarobkach blogerów sugeruje, że tylko 5% z nich zarabia więcej niż średnia krajowa, a większość, dodajmy znacząca większość, nie zarabia nic. Podobnie jest z pisarzami, aktorami, sportowcami i tym podobnymi. Rzućmy okiem na tych ostatnich. Bycie zawodowym tenisistą może być całkiem opłacalnym zajęciem. W roku 2020 Roger Federer z zarobkami 90 milionów dolarów rocznie był na siódmym miejscu wśród najlepiej zarabiających sportowców na świecie. Bardzo go lubię, ale bądźmy szczerzy, swoje najlepsze lata ma już za sobą. Jednak patrząc na to, że zarabia więcej niż jakikolwiek inny tenisista, Szwajcar jest idealnym przykładem dwóch fundamentalnych zasad rynku, w którym zwycięzca bierze wszystko. Po pierwsze, niewymownie opłacalnym jest bycie na topie. Po drugie, łatwiej się na szczycie utrzymać niż na niego wejść. W społeczeństwie, w którym zwycięzca bierze wszystko, zdecydowana większość nagród trafia do niewielkiej grupy tych, którzy mieli odrobinę więcej talentu lub włożyli nieco więcej wysiłku. Kiedy spojrzymy na światową listę rankingową tenisistów, to okaże się, że zajmujący czołowe miejsca, będący w pierwszej piątce, zarabiają na korcie średnio około 8 milionów dolarów rocznie. W przeliczeniu na głowę nagrody zgarniane przez graczy będących w rankingu na miejscach od 50 do setnego są 16 mniejsze 500 000 – 500 tysięcy dolarów. Z kolei tenisiści ujęci w rankingu na miejscach od 500 do 1000 zarabiają na korcie około 7 tysięcy dolarów rocznie. To mniej niż wynosi dochód minimalny w Polsce. Wielu z nich załapałoby się na świadczenia z pomocy społecznej, a przecież mówimy o ludziach, którzy są w pierwszym tysiącu na świecie. Kiedy to pisze, w tej grupie jest dziewięciu Polaków. Gdy wykonamy jeszcze jedno działanie matematyczne, to okaże się, że okupujący szczyty rankingu ATP Rafael Nadal, Nowak Dziokowicz czy Daniel Miedwiedwiew otrzymują za swoją grę nie 10, nie 100. Ale tysiąc razy więcej niż choćby zajmujący 522 miejsce na światowych listach Jerzy Janowicz. A mówimy tylko o różnicy, która ma swoje źródło w wygrywanych nagrodach. Doliczmy wpływy z reklam i umów sponsorskich, a słowo różnica będziemy musieli zamienić synonimem przepaść, otchłań, czeluść. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego istnieją rynki, społeczeństwa, dziedziny, w których wygrywający zgarnia niemal całą pulę, a przegrywających gryzą psy? Powodów jest kilka. Na rynkach typu zwycięzca bierze wszystko, ważna jest relatywna, a nie bezwzględna wydajność. Poza nimi nasze wynagrodzenie zależy od tego, ile pracujemy i jak wykonujemy swoją pracę. Na rynku supergwiazd to nieważne. Wystarczy, że ktoś wykonają nieco lepiej od nas, lub przynajmniej inni będą uważali, że robi to odrobinę lepiej, a my jesteśmy przegranymi. Uznani za gorszych dostajemy ochłapy. J.K. Rowling zarobiła ponad miliard dolarów, ale tysiące pisarzy nie zarobiło nic. Nie liczy się tylko bycie dobrym, liczy się bycie lepszym od konkurencji. A to oznacza, że nawet za ciężką pracę możemy nie zostać nagrodzeni. Nieważne, ile godzin trenujesz, piszesz, nagrywasz ani to, jakie masz umiejętności, bo jeżeli ktoś robi to odrobinę lepiej, to tobie pozostaje zgasić światło. Zdarza mi się być recenzentem w konkursach grantowych. Naukowcy ubiegają się o granty, by móc finansować badania. Sam też piszę wnioski, więc wiem, jak wiele pracy, czasu i wysiłku to kosztuje. Zwykle finansowanie otrzymuje jeden na dziesięć wniosków, a zdarzyło mi się być w konkursie, gdzie zwycięzców było dwóch, a wnioskujących osiemdziesięciu. Nie chodzi już o to, czy projekt jest dobry czy zły, czy badania są ważne, czy nie. Ostatecznie liczy się to, jak proponowany projekt wypada na tle innych. Cały dramat tej sytuacji polega na tym, że ktoś, kto był troszkę gorszy, miał odrobinę mniej szczęścia lub, po prostu mówiąc kolokwialnie, nie umiał się dobrze sprzedać, pozostaje z niczym. Z kolei zwycięzca nie tylko wygrywa nagrodę, ale też przeprowadza badania i publikuje na ich podstawie artykuły, co zwiększa jego szansę na zwycięstwo w kolejnych konkursach. Jak u świętego Mateusza, pojawia się sprzężenie zwrotne. Muzyk, reżyser, Pisarz, którego dzieło dobrze się sprzedało, na następnym zarobi jeszcze więcej. Muzyk, reżyser, pisarz, który nie osiągnął komercyjnego sukcesu, ma mniejsze szanse na intratny kontrakt w przyszłości. To po części tłumaczy dlaczego swego czasu wszystkie polskie filmy miały niemal taką samą obsadę. Pięknie obrazuje to scena w Kilerze Janusza Machulskiego, gdy podczas strzelaniny na parkingu Olaf Lubaszenko pyta Przepraszam, co tu się dzieje? Film kręcą. To dlaczego ja nie gram? Rynki nagradzające tylko zwycięzców oferują niewyobrażalne premie za zwycięstwo. Wielkość nagrody, którą możemy uzyskać działa jak lep, przyciąga, kusi, nęci, przez co do wyścigu staje olbrzymia liczba konkurentów. Wielu ludzi próbuje swoich sił. Na każdą gwiazdę internetu, sceny czy parkietu, przypadają setki tysięcy wannabis, ludzi, którzy chcą być sławni lub przynajmniej uważani za sławnych. Napędza ich charakterystyczna dla rodzaju ludzkiego słabość, objawiająca się przecenianiem własnej szansy na wygraną. Wystawiają się na konkurencję z ludźmi z całego świata, których determinacja, umiejętności czy talenty nie są im znane. Nie bez powodu jakiś czas temu pojawiło się powiedzenie: Nieważne co byś robił, na pewno jest już jakiś Azjata, który robi to lepiej. To nas jednak nie zniechęca. Niesieni mieszanką lekkomyślności i pewności siebie, wbijamy sobie do głowy, że to my jesteśmy wybrani. Ludzie już tak mają. Jakieś osiemdziesiąt procent z nas wierzy, że jest wśród połowy najmądrzejszych. A jeszcze liczniejsi są przekonani, że pracują ciężej i mogą być bardziej produktywni niż inni. Naładowani optymizmem po brzegi nie możemy nie spróbować. Tym, co napędza wiele rynków, jest ich umasowienie. Jeszcze do niedawna, taki ktoś jak Ronaldo, Messi czy Lewandowski byłby gwiazdą w swoim kraju, czy w kraju, w którym gra, ewentualnie w Europie. Dzisiaj nie czuję zaskoczenia, gdy będąc o drugiej w nocy w pubie w tympu stolicy Butanu, oglądam mecz wśród ludzi ubranych w niebieskie koszulki Chelsea London. Rynek gwiazd staje się globalny, co nie tylko zwiększa pulę przeznaczoną dla zwycięzców, ale też konkurencję. Do tego dodajmy jeszcze inne zmiany i trendy. W ostatnich dekadach pojawili się ludzie, którzy sięgając do kieszeni, kierują się głównie zasadą, chcę być zwycięzcą. A że kieszenie mają głębokie, ceny dzieł sztuki, jachtów, prywatnych odrzutowców czy piłkarzy ciągle idą w górę. Oni chcą tego, co najlepsze, i są mało wrażliwi na cenę. Częściowo wynika to z rozpoznanej przed ponad 100 laty skłonności do konsumpcji na pokaz. Pewna pani pracująca w firmie budującej ekskluzywne jachty dla arabskich szejków opowiadała, że podstawowym kryterium są długość i cena obie muszą być większe niż w przypadku ostatnio sprzedanego modelu. Celem nie jest rozkosz żeglowania po morzach i oceanach, ale wyprzedzenie innych wysłanie w świat sygnału o swojej dominacji. Skłonność do konkurowania jest dodatkowo napędzana łatwo dostępną informacją, która pozwala na tworzenie zestawów, rankingów, list. Najczęściej słuchane, najczęściej odwiedzane, mające najwyższe oceny, otrzymujące najwięcej lajków. Gdy nie mamy czasu, umiejętności czy możliwości zbadania różnych opcji, sięgamy po to, co sprawdzone. Inny aspekt związany z rynkiem zdecydowanie faworyzującym zwycięzców wiąże się z usieciowieniem. Większość z nas wie, że sukces produktu, usługi, aplikacji zależy od tego, czy w którymś momencie przekroczy magiczną liczbę użytkowników. Szacuje się, że nie więcej niż jedna na 10 tysięcy nowych aplikacji będzie przynosiła zyski. Czasami bierze się to z tego, że dane rozwiązanie naprawdę jest najlepsze. Ale często wynika to z faktu, że nowi użytkownicy sięgają po to, co sprawdzone, a starym użytkownikom po prostu nie chce się szukać i uczyć czegoś nowego. Dodatkowo, w którymś momencie inwestycje w rozwój aplikacji, która odniosła sukces, są tak duże, że tworzy się bariera do wejścia dla nowych graczy. Można debatować nad powszechnością zjawiska: Zwycięzca bierze wszystko. Ale zdecydowanie nie warto go lekceważyć. Gdy mówimy o gospodarce czy polityce, trudno nie widzieć w tym zagrożeń wynikających z monopolizacji. Gdy mówimy o zwykłych ludziach, dostrzegamy jednak dwa do pewnego stopnia sprzeczne podejścia. Część tych, którzy badają, jak technologia zmienia nasze życie. Wskazuje, że niskie koszty upowszechnienia tego, co ludzie tworzą, sprawiają, że nawet niewielkie różnice w talencie czy umiejętności sprzedawania się na zewnątrz niosą za sobą nagrodę. Inni badacze twierdzą, że dzięki internetowi i telefonii komórkowej również twórcy nie mający milionów followersów mogą coś zarobić. Idąc tym tropem, widzimy świat, w którym wielu ludzi o skromnych talentach może zdobyć uznanie wśród jakiejś grupy odbiorców. Twórczość kwitnie, choć może nie zawsze się opłaca. Przyznam, że pociąga mnie ta wizja, i liczę, że nie jest to tylko marne pocieszenie dla nietriumfującej większości. Do usłyszenia.